drugi tom Alfabetu Idei, dostępny w wydawnictwie Capital Book, polecam serdecznie. Proszę Państwa, 6 grudnia, czyli w święto świętego Mikołaja, Sejm obradował nad ustawą o rekompensacie za ceny energii podwyższone, bo te ceny energii są podwyższone, dlatego że po pierwsze Polska się zobowiązała, to znaczy pan premier Mateusz Morawiecki podpisał dekarbonizację Polski do bodajże 2050 roku, że już nie będzie węgla, w związku z tym, jak to państwa głupie i słabe musiały się wyrzec tych nośników energii, którymi dysponują, na rzecz tych nośników energii, którymi nie dysponują. No i w związku z tym trzeba było rekompensować te ceny energii. Projekt rządowy, który przewidywał rekompensowanie cen energii elektrycznej, tak zwanego czystego prądu, to pani wynalazek pani Pauliny Wielce Czcigodnej, pani Pauliny Henning-Kloski, która czysty prąd, to państwo widzicie, prąd się dzieli na czysty i nieczysty prąd elektryczny. To jest nowe odkrycie w dziedzinie fizyki. Powinna wielce czcigodna Paulina Henning-Kloska dostać Nagrodę Nobla za to odkrycie, bo dotychczas to prąd elektryczny to był stały albo zmienny, a teraz jest czysty i nieczysty. Ale to widać tu wpływ III Rzeszy, proszę państwa, to czysty rasowo jest ten prąd. Oczywiście to się, że tak powiem, zgadza z taką anegdotką, jaka w III Rzeszy była popularna, że czysty typ nordycki i bez mydła jest czysty, ale darujmy sobie te wspominki odległe, bo ważne jest to, że rządowy projekt ustawy rządu dobrej zmiany został odrzucony, a w zamian za to do komisji został skierowany projekt ten nierządny, czyli tej większości sejmowej, który tam podobno napisała pani wielce czcigodna, oczywiście pani Paulina Henning-Kloska. Ja nie bardzo w to wierzę, ale no jak pani Kloska powiedziała, że to ona wymyśliła te 300 metrów, no to już nie wypada zaprzeczać. Jasna sprawa. Z tej ustawy zniknęły wszystkie sprawy wiatrakowe i 300 metrów, i wiatraki, i tak dalej, i tak dalej. No widocznie już tam ktoś starszy i mądrzejszy uznał, że to za dużo tego dobrego, tym bardziej, że prokuratura niezależna wszczęła śledztwo w tej sprawie, no więc trzeba dmuchać na zimne na tym świecie pełnym złości. Jak pisze poeta, nigdy nie dość jest przezorności. W związku z tym zniknęły te, wyczyszczone zostały, została ta ustawa z tych wszystkich wiatrakowych rewelacji. Ciekaw jestem, jaki będzie dalszy ciąg, bo proszę państwa, przypomnę, że Polska dostała 5 miliardów euro zaliczki od naszej złociutkiej pani Ursuli von der Leyen właśnie na to, żeby kupić od Siemensa te wiatraki, bo Siemens miał 4 miliardy euro manka. No i teraz nie wiadomo, co to będzie. Być może, że jak 13 grudnia powstanie rząd Donalda Tuska, ale to nie jest taka rzecz pewna, o czym za chwilę, no to być może, że Donald Tusk coś tam wymyśli, bo przyjdzie w międzyczasie do niego ktoś starszy i mądrzejszy i może mu powiedzieć tak, wiecie, rozumiecie, Tusk, wyście dostali te 5 miliardów euro nie po to, żebyście tu żeby wypić i zakąsić, tylko żebyście kupili te wiatraki od Siemensa, więc wy tutaj się nie lęcie, weźcie się w garść, załatwcie to w tym w waszym knesejmie, żeby to przyklepali, bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa. No i to może tak być. No zobaczymy, co będzie, proszę państwa. Ale no, teoretycznie 13 grudnia powinien tutaj powstać rząd Donalda Tuska, ale zobaczymy, co będzie dalej, dlatego że
29 listopada pan prezydent, okazało się, podpisał, a premier Morawiecki kontrasygnował, podpisał rozporządzenie, postanowienie o zmianie regulaminu Sądu Najwyższego. No i to zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw, wchodzi w życie. No i na czym polega zmiana regulaminu Sądu Najwyższego? Ano, pana tym, że uchwałę w imieniu pełnego składu Sądu Najwyższego albo połączonych izb Sądu Najwyższego będzie Sąd Najwyższy mógł podjąć nie tak, jak do tej pory było większością 2/3 głosów sędziów, tylko połowy. W związku z tym podejmowanie wszystkich uchwał stanie się łatwiejsze. No, a przypominam, że Sąd Najwyższy jeszcze nie orzekł w sprawie ważności wyborów do Sejmu i Senatu. Tu nie wiadomo, czy te wybory były ważne, czy nie, więc widzimy przy pomocy takiego tutaj kruczka prawnego, pan prezydent może tutaj wysadzić wszystkie te nadzieje, że tak powiem, tu już się witają z gąską, rozdzielają sobie stanowiska ministerialne, a tu wszystko może się rozstrzygnąć w całkiem innych kategoriach. Proszę państwa, widzimy, że walka o władzę się nie skończyła, walka o władzę trwa, tak jak mówił Władysław Gomułka, władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. No nigdy to jest słowo, którego nikomu nie można zabronić wymawiać, ale to też można wyciągnąć z tego rozmaite wnioski. Proszę państwa, podczas kiedy u nas tutaj ważą się losy przyszłego rządu Donalda Tuska, do którego nie wiadomo, czy dojdzie, czy nie, no to mamy tu problem na Ukrainie. Znaczy nie my, ale Ukraina ma problem, bo Senat Stanów Zjednoczonych odmówił przyznania środków na pomoc dla Ukrainy. Zostało tylko zawarte porozumienie tam między ministrem obrony Ukrainy, a tym Lloydem Austinem, sekretarzem obrony amerykańskim, że będą budowali, a chyba Amerykanie będą budowali na Ukrainie zakłady zbrojeniowe. No to będą budowali, to zanim je zbudują, zanim one tam się uruchomią, to już naprawdę to upłynie trochę czasu, a tymczasem na taką natychmiastową pomoc dla Ukrainy, tam prezydent Joe Biden prosił, błagał, żeby tam 100 miliardów dolarów wyasygnowali, a tymczasem senatorowie republikańscy pokazali mu gest Kozakiewicza. Warto przypomnieć, że trwa spór między administracją prezydenta Joe'a Bidena a większością republikańską w Kongresie. Otóż chodzi pretekstem tego sporu, czy tam takim bezpośrednim powodem tego sporu, jest żądanie partii republikańskiej, żeby administracja i w ogóle partia demokratyczna zgodziła się na cięcia budżetowe, ale przede wszystkim, żeby tam sypnęła złotem na ochronę granicy z Meksykiem. A prezydent Joe Biden uparł się, że on nie sypnie złotem na ochronę granicy, na podniesienie stopnia, że tak powiem, ochrony granicy amerykańsko-meksykańskiej. No i stąd spór. W związku z tym już jesienią się okazało, że nie można uchwalić budżetu. Izba Reprezentantów przyjęła budżet tymczasowy na 45 dni, ale w tym tymczasowym budżecie nie znalazła się pozycja na wspieranie Ukrainy. No i upłynęło te 45 dni i znowu nie było budżetu i znowu uchwalony został budżet tymczasowy, tym razem obowiązujący do stycznia przyszłego roku. No ale w tym tymczasowym drugim budżecie też nie ma żadnej pozycji na wspieranie Ukrainy. I tutaj administracja prezydenta
prezydenta Bidena ogłosiła, że skończyły się pieniądze. No i dlatego trzeba tutaj, błagał prezydent Joe Biden o te 100 miliardów dolarów na wspieranie Ukrainy, ale Senat się nie zgodził. W związku z tym nawet prezydent Zełenski odwołał swoje wystąpienie, bo tam miał przemówić, no ale co tu przemawiać, jak forsy nie ma. I jak to mówił pan Jacek Wincent Rostowski, pieniędzy nie ma i nie będzie. I nie będzie. Tutaj pozornie wygląda na to, że to skutek uporu Partii Republikańskiej, ale proszę państwa, ja mówiłem, że Partia Demokratyczna też w roku wyborczym będzie szukała na gwałt pretekstu, żeby awanturę na Ukrainie zakończyć jakoś. No i tutaj się świetnie ten pretekst znalazł. Administracja prezydenta Joe'a Bidena pomaga, że tak powiem, w utrwaleniu tego pretekstu, bo zaparła się i nie chce dać ani centa na wzmocnienie ochrony granicy amerykańsko-meksykańskiej. No a tamci republikanie, jak wy tak, to my nie damy pieniędzy na wsparcie Ukrainie. No i w tej sytuacji cóż takiego pozostanie prezydentowi Zełenskiemu, który tam jakieś uchwały tam wymusił na tym Knesecie ukraińskim, że żadnych rozmów z Putinem nie będzie. No ale jak nie amerykańskiej pomocy nie dostanie, to nie będzie miał innego wyjścia, tylko coś tam jakoś się zacząć dogadywać. Jak nie on, to kto inny? No bo dłużej, jak to mówią, dłużej klasztora niż przeora. Proszę państwa, tym bardziej, że jego konkurent w wyborach prezydenckich, konkurent prezydenta Zełenskiego, Witalij Kliczko, niedawno powiedział, że prezydent Zełenski popełnił wiele błędów, no a jak ktoś popełnia błędy, to musi za te błędy beknąć. No krótko mówiąc, sytuacja prezydenta Zełenskiego nie jest taka różowa. No a tu już się pojawiły takie sygnały, że jakieś tam coś, że coś jest na rzeczy w tych rozmowach ukraińsko-rosyjskich, bo Viktor Orban zaoferował, że proszę bardzo, jeśli takie rokowania, takie rozmowy miałyby się odbyć, to na terenie neutralnym, no nie zupełnie neutralnym, bo na terenie jednego z państw członkowskich NATO, na terenie Węgier, żeby się te rozmowy odbywały. No prezydent Putin wyraził zainteresowanie, a prezydent Zełenski nie. No ale tymczasem ruscy szachiści korzystają z sytuacji i tam naciski militarne wywierają na Ukrainę. Ukraina wszystko wskazuje na to, że powoli wyczerpuje swoje rezerwy ludzkie. Proszę państwa, tak zgodnie z przewidywaniami Amerykanie będą wojowali na Ukrainie z Rosją do ostatniego Ukraińca. A co innego w Izraelu bezcennym? O, tam po krótkim rozejmie bezcenny Izrael przystąpił do kontynuowania ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej. No i tam nikt nie ośmiela mu się przeszkodzić, dlatego że Amerykanie też się nie ośmielają przeszkodzić. Tam nieśmiało ten Lloyd Austin, sekretarz obrony, mówi, żeby tylko bomby miały prawidłowy kaliber i tak dalej. No nic więcej się nie ośmiela tam bąknąć, bo inaczej byłaby z nim też brzydka sprawa. No i proszę państwa, Stany Zjednoczone stoją na świecy, pilnują, żeby nikt bezcennemu Izraelowi w tym ostatecznym rozwiązaniu kwestii palestyńskiej nie przeszkadzał. W związku z tym Izrael równa z ziemią całą strefę Gazy, tam wszystkie miasta, i nie przejmuje się losem głupich cywilów, którzy już nie mają dokąd uciekać, bo Egipt też ich nie chce przyjąć, no a stosunki z Rosją są napięte.
bo ewentualnie można by było ich wywieźć na Wyspę Zajęczą na Oceanie Lodowatym, no ale nie teraz. Izrael musi ocieplić stosunki z Rosją, ale przedtem musi zakończyć się awantura na Ukrainie, no i wtedy wszystkie takie przeszkody by zniknęły. Proszę Państwa, widzimy, że wszystkie, że tak powiem, wydarzenia na świecie to są jak system naczyń połączonych. Jedne z drugimi się zazębiają, no i w związku z tym efekt motyla o efekt motyla jest bardzo łatwo. Ktoś tam kichnie, a inni mają katar. O, tak jak na przykład Kukuniek nasz kochany. Okazało się, że Kukuniek trafił do szpitala z podejrzeniem COVID-a. No, przedtem to wygrał, nie w totolotka tym razem, tak jak to wygrywał za pierwszej komuny, tylko wygrał w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, że to niby tutaj został pokrzywdzony. No, ale zaraz nożyce się odezwały, bo kiedy Kukuniek zeznawał w Instytucie Pamięci Narodowej jako pokrzywdzony, czy te wszystkie podpisy, które tam były złożone na tych dokumentach, co to pani Maria Kiszczakowa dostarczyła do Instytutu Pamięci Narodowej, no to Kukuniek zaprzeczył swoim zwyczajem, że to nie jego podpisy i tak dalej. No a tam było sporo tego, tych papierów, tam 50 pokwitowań pieniężnych, to ten totolotek tam właśnie. No i tam zobowiązanie do współpracy i własnoręcznie pisane donosy i tak dalej. No i to wszystko nie Kukuniek. No i, ale sprawa trafiła do prokuratury. Prokuratura powołała biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, no a ci porównali te wszystkie szpargały z tej szafy Kiszczaka z dokumentami, których autentyczność nie budzi wątpliwości, to znaczy z dokumentami podpisanymi przez prezydenta Lecha Wałęsę. No i tu co się okazało? Kategorycznie powiedzieli, że te wszystkie podpisy na tym zobowiązaniu do współpracy, te donosy własnoręcznie pisane i pokwitowania pieniężne są autentyczne. Co w tej sytuacji Kukuniek? No Kukuniek się chyba trochę przestraszył, bo tam powiedział, że IPN trzeba będzie zlikwidować. No to pewnie, że trzeba się zlikwidować, ale na wszelki wypadek powiedział, że jeżeli miałby pójść do więzienia, no to pójdzie, bo czego tu się nie robi dla Polski wszystko można poświęcić i tak dalej, ale na wszelki wypadek zaraził się zbrodniczym koronawirusem. Zawsze mówiłem, że koronawirus jest politycznie wyrobiony i wie, komu się rzucić na szyję i w jakim momencie, a komu się na szyję nie rzucać, albo wcale, albo nie w tym momencie. No i w rezultacie Kukuniek wylądował w szpitalu. No tam myślę, że będzie tam aż do ostatecznego wyzdrowienia będzie przebywał. No i zobaczymy, czy w międzyczasie nowy rząd Donalda Tuska, o ile Sąd Najwyższy nie ogłosi nieważności wyborów, na ile rząd Donalda Tuska nakaże niezależność prokuraturze, żeby śledztwo przeciwko Kukuńkowi umorzyła, no to wtedy on cudownie wyzdrowieje i proszę Państwa, na święta będziemy wszyscy się radowali. Polecam serdecznie.